Zdjęcia pustych trybun, odwołana walka, tysiące maili z prośbami o zwrot biletów i walka wieczoru trwająca 11 sekund. W internecie można znaleźć mnóstwo krytycznych opinii na temat pierwszej edycji gali Prime MMA. A oprócz tego włodarze Fame'u zapowiedzieli pozew dla Don Casio opiewający na kwotę 1 000 000 zł. To Fame MMA zdecydowało się go pozwać na kwotę 1 000 000 zł. Oprócz tego Corwin wystąpił w Hate Parku i obraził wszystkich. Wardenga opublikował odcinek Psiakobusa z Leksiem, a Fame MMA ogłosiło całą kartę walk na nadchodzącą galę i jest naprawdę ciekawie. Polak i Ferrari zrobili ogromne dymy, a Krzysztof Rozpara, współwłaściciel Fame MMA, został oskarżony o wkradnięcie się w stroju medyka na galę Prime. Jak zwykle dzieje się sporo, dzieje się naprawdę dużo, ale nic się, drogi widzu, nie martw. Ja nazywam się Tomasz Andrzej i będę twoim przewodnikiem. Jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje i niczego nie przegapić, to koniecznie w tym momencie zasubskrybuj kanał. To jest ten czerwony guzik, który powinieneś kliknąć, bo jak pokazują statystyki, większość was tutaj, moi drodzy, ogląda bez subskrypcji. Warto to zmienić, a my zaczynamy. A zaczynamy mocno, bo od występu Leksia w Psiakobusie. Sylwester Wardenga wylewa hektolitry potu, by spróbować odwrócić negatywne konsekwencje pierwszego filmu Konopskiego, w którym pomówił on Leksia o bycie pedofilem. Tak, Leksiu, chcesz wpaść do 14-latki? Kilka dni temu na kanale Druida pojawił się długo wyczekiwany Psiakobus, w którym Krzysztof Lekstan wreszcie odniósł się do stawianych mu zarzutów. Rozmowa ma niecałe pół godziny, ale jest bardzo konkretna i rzeczowa i wydaje mi się, że udało się w niej poruszyć praktycznie wszystkie istotne dla tej sprawy kwestie. Z nowych istotnych kwestii, które warto mieć na uwadze, Leksiu poinformował wprost, że na Konopskiego szykuje się pozew. Czy będą jakieś konsekwencje w stronę Konopskiego wyciągnięte? Tak, będą. Jesteś już tego na 100% przekonany, już, tak? Tak, prawnicy działają w moim imieniu i konsekwencje na pewno będą wyciągane z tego. Leksiu póki co nie zdradza większej ilości szczegółów. Zresztą z tego, co mówił w wywiadzie, to chyba nie jest w to aż tak zaangażowany, tylko raczej przekazał to swoim prawnikom i PR-owcom. A na jaką kwotę będziesz żądał? No to jeszcze nie mam takich informacji. Jeżeli miałbym w tym momencie podsumować całą tę sprawę, to myślę, że Sylwester wykonał tytaniczną pracę i bardzo mocno uratował wizerunek Leksia. Okej, on sam w wywiadzie przyznał, że teraz pewnie już nie zostałby twórcą Family Friendly. Wydaje mi się, że ja już nigdy nie wrócę do wizerunku Family Friendly. Ale gdyby wrócił na YouTube'a, na Instagrama, na TikToka z dobrym kontentem, to ludzie chętnie by to oglądali i w komentarzach oraz w ocenach filmu możemy zobaczyć bardzo dużo sympatii skierowanych w jego stronę. Trochę inaczej sytuacja wygląda u Konopskiego, nad którym cały czas trzymają się czarne chmury. Pojawia się też coraz więcej głosów, że Konop bardzo dużo na tej dramie stracił. Aczkolwiek myślę, że w długim dystansie co najwyżej wyhamowało to jego wzrost. Natomiast to nie jest tak, że stała mu się jako twórcy jakoś bardzo duża krzywda. Kilka dni temu informowałem was, że ktoś mu kupił prawie 40 tysięcy subskrypcji. Te zostały z kanału już skasowane i licznik wrócił do stanu takiego, jakim był przed tym zakupem. Oglądalność póki co trzyma na stabilnym poziomie. Sama sprawa wydaje się być już dosyć obszernie przegadana, więc zobaczymy, czy będzie ona jeszcze wracać do strefy publicznej, czy może już teraz rozstrzygnie się za zamkniętymi drzwiami sali sądowej. Tam też może skończyć Janusz Korwin-Mikke po niektórych swoich wypowiedziach w ostatnim Hate Parku. Generalnie w ciągu 3 godzin wywiadu Krzysztof Stanowski zdołał sprowokować Janusza Korwina-Mikkego, czy Korwin-Mikkego, chyba powinno się tylko ostatni człon odmienić, do powtórzenia przytłaczającej większości swoich kontrowersyjnych wypowiedzi. Były w związku z tym szachy dla debili. Ale jakim prawem pan obraża debili? Dlaczego pan uważa, że debil nie może grać szachy? Dlaczego pan obraża debili? Nie ma pan cienia empatii. Cienia empatii pan nie ma. Pan gra, czy pan się tak zdenerwował? Gram oczywiście. Było o biciu kobiet w pupę, kiedy mężczyzna musi podjąć decyzję. Jeżeli mi kobieta podpadnie, to ja mogę ją przełożyć przez kolano i przelać w tyłek. Jeżeli trzeba podjąć jakąś ważną decyzję. Pan przekłada żony przez kolano i je bije w tyłek? No skrajnie trzeba to robić, no nie ma rady. A jak podjąć decyzję inaczej? Było o tym, że kobiety są mniej inteligentne od mężczyzn. 15-letni syn jest z reguły bardziej inteligentny od swojej matki. Było o czarnoskórych. Kiedyś biały człowiek, jak szedł sobie, to mu się tam wszyscy mułeni Arabowie kłaniali nisko. Dzisiaj, proszę pana, się kłaniamy nisko przed Arabem i mułenem. Było o inwalidach. Dzieci z zespołem Downa mają inteligencję równą mniej więcej aborygenom australijskim albo pigmejom. Ale po co pan to teraz mówi? Było o karze śmierci. I dlatego w społeczeństwie musi być kara śmierci. Jeżeli nie ma kary śmierci, jak powiedział słusznie Józef Demetr lat temu, tam 150, znieście karę śmierci
dzieci, a przekonacie się, że rozpadnie się cały porządek społeczny. Gorąco polecam. Nie wiem, czy uchowała się jakaś grupa społeczna, która nie została obrażona w tym odcinku. Wywiad już bije rekordy, bo w niecałe dwa dni obejrzało go prawie 2 miliony osób. I to myślę, że tylko udowadnia, jak genialną formułę wymyślili panowie z kanału sportowego i jak dobrym dziennikarzem jest Krzysztof Stanowski. Dobrym dziennikarzem jest też oczywiście Mati Kaniowski, a po ostatniej konferencji Fame MMA ma on pełne ręce roboty. To, co wydarzyło się pomiędzy Adrianem Polakiem a Amadeuszem Ferrarim, jest moim zdaniem materiałem na naprawdę ciekawą pracę magisterską. Kto czym jestem? Frajerem? Jesteś, frajerem? To ty, jesteś! A jak przegrasz, to jakie będzie wytłumaczenie? Nie trenowałem, czy co robisz? Wyciągniesz, ducha, nic nie przegrasz. A co będzie, jak przegrasz? To nie trenowałem, czy co? Co powiesz wtedy? A punktem kulminacyjnym była zapowiedź Amadeusza Ferrari, że Polak nie wystąpi na walce pod koniec marca, ponieważ on zadba o to, że Polak zostanie połamany i skończy jako kaleka, ponieważ zdecydowanie przesadził. Podczas face-to-face'a Ferrari chciał go kopnąć. Ojciec Ferrariego rzucił się na Adriana Polaka. Pojawiły się zarzuty o bycie gwałcicielem. Znam wiele dziewczyn, które ty znasz i które mi mówiły, że je wykorzystałeś, na przykład jak były pijane. Pojawiła się historia o jakiejś 14-letniej dziewczynie, na którą koledzy Adriana Polaka, chyba tak, jak dobrze zrozumiem, to zasugerował Ferrari, rzucili się z nożem, a potem Adrian Polak miał ich bronić w sądzie. Jak na 14-latkę napadli z nożami i ja stanąłem w jej obronie, to właśnie popierasz, kurwa? Stanąłeś, kurwa, za kurwicielami? Widzę, że nazwisko Polański zobowiązuje. Bardzo dużo, bardzo ciężkich oskarżeń, na razie bez żadnych dowodów. Natomiast panowie swoim konfliktem zdecydowanie przyćmili całą resztę konferencji Fame MMA i moim zdaniem to oni powinni być main eventem. Norman Parker nie przyjechał, Popek sobie prawie spał i z jego twarzą już latają memy. A jeżeli chodzi o Nitra i Unboxala, to czuć, że tam nie ma chemii, nie ma vibe'u. Czuć, że ci dwaj panowie są po prostu dla siebie bardzo obojętni. Więc żeby nie było, ja ich obu bardzo lubię. Nitro, pomimo że w niektórych wypowiedziach moim zdaniem przegina pałę, to generalnie jest bardzo w porządku gościem. Z Unboxalem teraz w ogóle trenujemy w jednym klubie, więc często się widujemy. To mimo całej mojej sympatii do obu tych panów, naprawdę nie do końca rozumiem decyzję, żeby ogłosić ich main eventem. I wydaje mi się, że oni też są tym zaskoczeni. Jak się na nich patrzy, to też widać, że czują, że coś jest nie tak. Nitro w wywiadach mówi o tym otwarcie. W komentarzach na profilach Fame MMA bardzo mocno to widać. Unboxal też na jeszcze poprzedniej konferencji, na której ich walka w ogóle była ogłoszona, sam chyba przyznał Nitrowi, że zaskoczyła go ta decyzja, że ta walka jest main eventem. Po moim czasie nieaktywności, rzeczywiście walka wieczoru jest dla mnie trochę taką laurką. A na poziomie interpersonalnym nie ma między nimi takiego vibe'u, żeby iskrzyło. Nawet jeżeli pojawiają się jakieś wymiany zdań, w których czuć spięcie. A na przykład na PW pisze, że mam chujową gardę, tak? No to jest spoko. No bo masz chujową gardę. No dobrze, spoko. Ale ja też nie mam pewnie całkiem sexy, więc no nie wiem, o chuj ci chodzi. To one nie płyną. Czuć, że ci goście są dla siebie obojętni. Sportowo obaj panowie mają około 5 miesięcy na przygotowania. W sytuacji, w której wcześniej sport nie był obecny w życiu żadnego z nich. W związku z tym nie ma też się co nastawiać, że pokażą jakieś niesamowite fajerwerki w oktagonie. I trochę jest tak, że zarówno widzowie są niezadowoleni, jak i Nitro z Unboxalem czują się z tym trochę niekomfortowo. Więc zobaczymy, może jeszcze doczekamy się decyzji, że main eventem zostanie walka Popek Parke albo Polak Ferrari, bo to są dwa bardzo potężne zestawienia, które póki co wygrywają w zestawieniu z pojedynkiem Nitro Unboxal. Z innych ciekawych rzeczy, które zostały ogłoszone na konferencji, to pojedynek Pączka z Malczyńskim, Patrykosa z Kubą Postem, oprócz tego Arab zmierzy się z Shellim, Takefan z Hejterem, a Marta Linkiewicz zawalczy o pas z Way of Blond. I moim skromnym zdaniem Fame MMA 13 z taką kartą walk, jaką zapowiedzieli, zapowiada się naprawdę bardzo dobrze. Z fajnych rzeczy, które jeszcze zwróciły moją uwagę, to vibe, który panuje pomiędzy Pasutem a Japczanem. Obaj panowie mają tak duży luz do siebie i fajnie się patrzy na to, jak nie próbują na siłę dymić jakoś i robić konfliktu tam, gdzie go nie ma. Z drugiej strony mają też świadomość, że sportowo to nie będzie nie wiadomo jakie widowisko, więc nie napinają się na to z tej strony i bardzo sympatycznie się na to patrzy. Natomiast z tej dwójki muszę wyróżnić Roberta, który pomimo obrania sobie strategii bycia największym cringe'em na tej konferencji, realizuje ją naprawdę sprawnie, jest bardzo aktywny i całym swoim stylem bycia wzbudza naprawdę dużo sympatii i komentarzy. Bardzo miło patrzy się na to, jak wszyscy mu mówią i piszą, że jest cringe'em, a on mówi: tak bardzo fajny jestem, i rzuca kolejny cringe'owy żart i totalnie się tym nie przejmuje. To jest strasznie fajne. Także Robert, prosimy o więcej, rób to dalej. Japczan, liczymy na kolejnej konferencji na jakąś odpowiedź. Choć może nie na aż tak ostrą, jaką wystosowało Fame MMA w stosunku do Don Cassio. Zgodnie z informacją, którą przekazali włodarze Fame'u, Don Cassio w momencie, w którym ogłosił się włodarzem Prime'u i zdecydował się zawalczyć w innej federacji niż Fame, ciągle miał obowiązujący zakaz konkurencji, który wynikał bezpośrednio
z umowy, którą podpisał z Fame MMA. Z racji tego, że każdy zawodnik, ja też tak miałem, ma zakaz konkurencji nawet po zakończeniu umowy na kilka miesięcy i ten Kasiusz miał zakaz konkurencji na 12 miesięcy od zakończenia jego umowy, a jednak ten zakaz złamał, to Fame MMA zdecydowało się go pozwać na kwotę 1 000 000 zł. To po pierwsze, a po drugie warto zastanowić się, czy Don Casio będzie miał z czego zapłacić potencjalną kwotę, której zażądają włodarze Fame, ponieważ pierwsza gala Prime MMA zebrała opinie albo neutralne, albo negatywne. Wokół eventu, na którym walką wieczoru został ogłoszony pojedynek Krużwila z kamerzystą, czuć od samego początku atmosferę skandalu i to, że wiele osób chciałoby tę galę skancelować. Ja osobiście w swoich odcinkach raczej starałem się nastroje tonować, zachęcając do tego, żeby poczekać, aż odbędzie się wreszcie pierwsza edycja tej gali, żebyśmy zobaczyli, jakim to tak naprawdę wyjdzie i potem sobie ocenili. No to czas najwyższy, żeby ocenić i powiedzieć, że było co najwyżej średnio. Myślę, że w dalszym ciągu Prime MMA stoi półkę wyżej niż MMA VIP, natomiast nie jest nawet blisko poziomu High League czy Fame MMA i już wam powiem dlaczego. Punkt pierwszy, słabo zbalansowana karta walk pod względem sportowym, budująca zestawienia głównie na bazie konfliktów między zawodnikami. Rezultat jest taki, że mało która walka wyszła poza pierwszą rundę. I to połączę z zarzutem numer 2, zanim rozszerzę temat, olewcze podejście sporej części zawodników, czego konsekwencją był bardzo niski sportowy poziom wydarzenia. Walk, które potrwały dłużej niż jedną rundę, było dosłownie kilka, a najlepszym podsumowaniem tego jest walka dwóch pań, które się nazywają Wiolka i Klaudia, kimkolwiek one są, która zakończyła się w taki sposób, że jedna z tych pań po prostu odwróciła się od przeciwniczki i zaczęła rozmawiać ze swoim narożnikiem, po czym dostała kilka ciosów w bok głowy i sędzia przerwał walkę. I tego typu walk skończonych poniżej jednej minuty było mnóstwo. Jaś Kapela załatwił Ziemowita Kosakowskiego w parterze, bo było widać, że faktycznie trenował, a Kosakowski sam później powiedział, że nic nie ćwiczył i tylko melanżował. Queen of the Black tak samo odklepała po kilkunastu sekundach i też powiedziała otwarcie, że ćwiczyła około miesiąca. A rezultat tego niestety było widać w oktagonie. I bardzo szkoda, że włodarze Prime o to nie zadbali, bo zarówno High League, jak i Fame MMA starają się bardzo pilnować tego, żeby ich zawodnicy faktycznie mieli więcej czasu na przygotowania i zawalczyli, jeżeli nie na sportowym poziomie, to przynajmniej na przyzwoitym. I widać to bardzo wyraźnie, jak porównamy sobie pojedynki z Prime'a, które trwały po kilkanaście sekund i często prezentowały żenujący poziom, chociażby do walk, które mogliśmy zobaczyć na ostatnim High League'u. Mini Mike Big Jack, 3 rundy. Discontra Zony, 3 rundy. Alan Dennis, 3 rundy. I to naprawdę fantastyczne do oglądania 3 rundy. Oczywiście, pojawili się też tacy ludzie jak Chooks czy Dredziasty, którzy nie pokazali za wiele. I Chooks na przykład pokazał bardzo olewcze podejście do tematu, bo był ogłoszony i podpisany z High League'iem już rok temu, a sam przyznał, że ćwiczył dopiero miesiąc przed galą. I jest to żenujące oraz pokazuje brak tak naprawdę szacunku do widza, który później to widowisko ogląda. Oraz brak szacunku do włodarzy, którzy wykładają za taką walkę naprawdę spore siano. Natomiast to są wyjątki od naprawdę dobrych walk, czego koronnym przykładem jest pojedynek Paszy Bicepsa z Owcą, gdzie panowie zaprezentowali kosmiczny jak na galę freakfightową poziom pojedynku. Na Prime MMA bardzo tego zabrakło, a oprócz tego jedna z walk, na którą ludzie czekali najmocniej, nie odbyła się. I mowa oczywiście o walce Soroko-Stifler. Soroko po prostu nie pojawił się na wydarzeniu. Organizatorzy powiedzieli, że oficjalnie jest to z powodów zdrowotnych, ale w wywiadach ludzie mówią, że jeszcze o godzinie 15 widzieli go zdrowego w hotelu. Sam Stifler przyznaje, że próbował go nakłonić do tego, żeby przyszedł jednak. Po prostu ja chciałem sam go przekonać, wiesz, normalnie, wiesz, przekonać, że nie ma się czego bać, są tylko freak fighty, nie? Żeby się nie bał. Co dokładnie się wydarzyło, nie wiemy. Teorii jest bardzo dużo. Niektórzy mówią o tym, że próbował uciec z kraju. Niektórzy, że się przestraszył, inni, że się zaćpał i po prostu nie przyszedł. Stifler coś mówił, że Soroko zaczął się bać, że jakieś fazy lękowe mu weszły. No, że on się po prostu boi, że coś mu siadło na głowę, że on nie chce walczyć, w ogóle, no, że ma jakieś takie lęki, nie? No ciężko powiedzieć, co tam się wydarzyło. Natomiast niestety cała sytuacja wyszła dosyć żenująco. Szkoda Stiflera, który poświęcił kilka miesięcy na przygotowania do walki. I pewnie gdyby wszystkie pozostałe rzeczy poszły na tej gali ok, to może by to jakoś przeszło, ale niestety przez to, że cała otoczka gali Prime MMA została oparta na kontrowersji, było oczywiste, że ludzie tylko czekali na ich potknięcia i kiedy się wydarzyły, zaatakowali bezlitośnie, nie pozostawiając na Prime MMA suchej nitki. Żeby nie było, że mówię tylko złe rzeczy. Walka Całkowski-Zając, naprawdę przepotężna, zajebiste widowisko i warto było ją obejrzeć. Alan Kwieciński, wyjaśniający dwóch typów w oktagonie, również bardzo dobra walka, przecudownie się to oglądało, jak najbardziej super, doskonały pomysł. Casio kontra Muran chyba 4 rundy przewalczyli i oglądało się to sympatycznie i fajnie. Myślę, że jako co-main event obaj panowie naprawdę dowieźli. Natomiast czegoś w tym wszystkim brakowało, a na walkę wieczoru, która zakończyła się w 11 sekund, patrzyło się niestety dosyć przykro. Natomiast
Natomiast włodarz Prime'u Don Casio pozostaje niezrażony. Na sam koniec ogłosił galę ogromnym sukcesem i zapowiedział, że już 2 lipca odbędzie się druga edycja. Fame Prime MMA! I ja na to powiem zobaczymy, ale nie jestem wcale przekonany, czy się to wydarzy. Patrząc na zasięgi ich postów w socjalach, ogólny vibe, który można wyczuć w komentarzach ludzi na temat tej gali i realny zasięg, który został przez nią wygenerowany. Jeżeli wiemy, że rekordowe gale Fame MMA sprzedają 500 000 pay-per-view, to tak jak gale High League ja bym szacował gdzieś na, nie wiem, 350-450 tysięcy, tak Prime myślę, że mógł mieć spore problemy, żeby przekroczyć 150-200 tysięcy wykupionych dostępów. A biorąc pod uwagę opinię ludzi na temat walk, fakt, że dużo osób czuje się oszukanych przez brak walki Soroko-Stifler, ponieważ organizatorzy aż do samego końca nie poinformowali, że ten pojedynek się nie odbędzie, to wcale nie jestem przekonany, czy potencjalna druga edycja byłaby w stanie sprzedać tych wejściówek więcej. Nie najlepiej było też ze sprzedażą miejsc na samo wydarzenie na miejscu, do łódzkiej Atlas Areny. O tym mówiło się już na trochę przed wydarzeniem. Nie jest tak, jak to niektórzy podają na Twitterze, że hala była zupełnie pusta, bo takie zdjęcia gdzieś tam można było zobaczyć, natomiast to są ujęcia sprzed zaczęcia się faktycznej gali. Na miejscu było tych osób trochę, natomiast duża część Atlas Areny była w ogóle niedostępna i zasłonięta. Na oko myślę, że dla ludzi była dostępna może połowa miejsca i z tej połowy miejsca w Atlas Arenie mniej więcej połowa również była zapełniona ludźmi. Atlas Arena jest w stanie pomieścić około 14 tysięcy osób. Dokonując szybkiej kalkulacji i 2 razy dzieląc to na pół, wychodzi nam, że Prime MMA na żywo zobaczyło około 3,5 tysiąca osób. Dla porównania, druga edycja High League, która odbyła się całkiem niedawno w krakowskiej Tauron Arenie, wypełniła ten obiekt w całości, a pojemność Tauron Areny wynosi ponad 20 tysięcy osób, czyli na ostatnim High League było prawie 6 razy więcej osób niż na Prime. Gdybyśmy szacowali sprzedaż pay-per-view High League 2 na około 400 tysięcy i przyjęli, że proporcja kupionych dostępów pay-per-view jest mniej więcej podobna do proporcji frekwencji ludzi obecnych na żywo na miejscu, to wyjdzie nam z tego spore prawdopodobieństwo, że Prime MMA nie sprzedało nawet 100 tysięcy dostępów. Natomiast to są już bardzo duże spekulacje i szacunki. Myślę, że jeżeli poszło im tak dobrze, jak mówi to Don Casio, to niedługo pochwalą się świetnym wynikiem i 2 lipca faktycznie zobaczymy kolejną galę. Moje osobiste zdanie jest takie, że raczej się to nie wydarzy, ale nie mam monopolu na prawdę, mogę się oczywiście mylić, bo są to tylko i wyłącznie moje domysły i nie wiem, co tak naprawdę dzieje się tam od wewnątrz. Wiem natomiast, co powinno znaleźć się teraz na środku twojego ekranu. Jest to przycisk z napisem subskrybuj, który powinieneś albo powinnaś kliknąć, żeby na pewno nie przegapić kolejnych informacji na temat tego, co dzieje się w sieci, a dzieje się sporo, więc warto być dobrze poinformowanym. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, cześć!